Witajcie na kanale Sławek Motovlog. Właśnie goniłem burzę. Burza jest tam pada. Widać? Chciałem właśnie nagrać może jakiś zachód, ale to zachodu chyba nie będzie, bo nie ma czerwony zachód. Nie ma czerwonego koloru. Ale jest burza i słychać nawet grzmoty. Teraz jak do tej burzy dojechać? Bo ja już się ugonię od Mysy, a jestem nad jeziorem. Ulica Kaszczanowa. I patrz, jaka fajna burza. I znowu szeroki obraz. Żeby szerzej było widać. Tam są ładniejsze góry. Tej burzy, no przecież, bo nie będę się kręcił. Jak pojadę tamtędy, to ta burza mi ucieli. A tam też pada. I ta burza leci na Nysę. Właśnie, to jak ja się będę patrzył na tą burzę, to w końcu w nią wejdę. Ale brzmi. No i wiecie co, ta burza chyba idzie na Nysę. I chyba no, do Nysy już pojadę, bo zanim dojadę, to akurat ją złapię. Albo ona mnie złapie. I właśnie o to mi chodzi, żeby pojechać na spotkanie z burzą. Golić burzę i dogonić ją, albo ona ciebie może. Zobaczymy, czy mi ucieknie, czy mnie złapie. No to patrzcie. Czemu ja się tak kręcę dzisiaj? A bo wyskoczyłem sobie polatać jeszcze zanim zacznie padać. Znaczy aż już zacznie padać. O. I dopiero jak zacznie padać i jak zmoknę, to dopiero sobie pojadę do domu.
żeby do końca jeszcze polatać, bo jutro ma padać cały dzień i właśnie takie chwilówki tylko będą możliwe. Bo nawet jak pada, no to można przecież wyskoczyć sobie na pół godziny. Przecież chyba wytrzymamy pół godziny w deszczu, czy może tam mniej, ale zawsze coś. Jakaś jazda. Błyska się, ale tu coś omija Nysę. Zaczęło padać. Jest deszczyk. Akurat deszcz zaczął padać i ja jadę do domu. Także udało mi się pojeździć razem z burzą, obok burzy. No i to by było na tyle. No to trzymaj, Kasie, do zobaczyska. Hej!